Siema. U mnie pogoda jak marzenie. Słońce wyszło, czekam aż asfalt się osuszy i wyjadę przepalić FMF-a beton. Być może, że polatam trochę na kole, na pewno po mieście pobiegam trochę. Na dwóch kołach, moją żyrafą. Dzięki ekipa, że tak wymyśliliście nazwę na mojego sprzęta, czyli okleina nieaktualna, bo powinno być na okleinie żyrafa. Słuchajcie, montujemy taki odcinek z życzeniami dla widzów na Facebooka, na Blegopso, jak wbijecie, tam jest post i można dopisywać imię i miejscowość. Będziemy składać życzenia, do Wigilii taki odcinek wleci. Co jeszcze? Lecę teraz do salonu motocyklowego. Co tam będę robił, to jeszcze nie wiem, scenariusz sam się napisze. Pytaliście, czy będziemy robić nową nutę. Słuchajcie, na razie nie mam weny, ale jak będę miał wenę, no to coś tam stworzymy. Na razie to będziecie mieli jakiś przebój w szorcie od Czupura w Pożo Koleś. Chciałem pozdrowić Małgorzatę Wit z Magnolina przy okazji. Chciałem wam też przypomnieć o buzerze, że mamy do wylosowania dla was buzer Tora od Diabloga. Po prostu kogo nie stać na buzer, a ma sprzęt, to po prostu taki buzer w rozmiarze L na live może do niego wlecieć już Sylwestra. Tutaj właśnie gościu skuterkiem upala. Pogoda jest naprawdę w pierwszy dzień zimy, znaczy drugi dzień zimy, wczoraj był pierwszy dzień zimy. Pogoda zaskoczyła. Nie wiem ile teraz stopni jest, ale dzisiaj może dojść u nas nawet do 8-10. W tej chwili pełne słońce, zachmurzenie nie za duże, czyli beta żrafa będzie dzisiaj upalana. A ja powoli zbliżam się do salonu motocyklowego. Wielki salon motocyklowy z dobrym serwisem. Dzisiaj jeszcze przyszła paczka na live'y właśnie dla was, na paczki z Speedbike Store z Poznania. Czyli wbijajcie tam, pamiętajcie, że tam jest kod Blegopso z dużych, pisane razem i macie 10% rabatu na wszystkie ciuchy, kaski, spodnie, bluzy, gogle, ochraniacze, kaski, gogele. A tak na marginesie, to na marginesie chciałem wam powiedzieć i życzyć zdrowych, spokojnych świąt i bogatego gwiazdora, endurowego. Nie no, po prostu tą pogodą jestem rozwalony, nie? No jest tak pięknie, tak fajnie. To tymczasem. O, w ogóle jeszcze chciałem wam powiedzieć, że szykuje się fajny odcinek. Po świętach czy po Sylwestrze przyjeżdża cała ekipa i będziemy oklejać sprzęta mojego, czyli żyrafę, czyli betę 350. Ale ładny czoperek. Naprawdę, bardzo fajny. Ciekawy jestem, co to jest. Ale się dowiem. Amerykan w milach pokazuje. Siema! Ale ci zaskoczyłem. Cześć. I to jest Kingway? Czy nie? Chińczyk. Chińczyk. I może być Kingway. A nie, no to jest BMW, no gdzieś na BMW. No właśnie. O, sprzęt Huberta widać. To jest BMW, tak. A co było tutaj? Ale fajny ma ten. Tu akurat gaźniczek. Grabbar. Gaźniczek zmarł? Powinien sobie teraz ładnie żyć. No te testy przeprowadzimy, zobaczymy. Może na święta się uda, nie? To kurczę, będzie się Hubert cieszył. Takie opony jak w kładzie 110, co Robert od nas dostał. A to co to jest takie ładne? Honda
A Shadow 600 VT 600. O kurde. A ta też miała problem z gaśnikami. I co, już opanowane? Już opanowana, tak. Odpala? Powinno ładnie prychnąć. Ale ładna jest, wiesz? Zgasła. No, zatusiła się, bo na saniu. Aha. Zdjąć z sania. Niestety jest typowo mechaniczne, także to trzeba już wszystko ręcznie zrobić. Nie mogę nie odmówić. Nie mogę odmówić. O, a tu Kigwaya testujemy. Po serwisie. Idzie jak burza. O, ale w poślizg by wpadł Patryk. Jadę Shadowem 600. To jest 600? 600. Jeszcze w życiu nie jechałem. A jak powrócisz, to czyścisz. Dobra. A nagrasz mnie? To się ustawię. A gdzie i jak? Jeden w dół, 2, 3, 4 do góry. Dobra. Tu jest kluczyk. Przyjemny. Przyjemny. Biegi pięknie wchodzą, powiem ci. Trochę ich mało. Pozycja, idzie się przyzwyczaić. Jedynie te nogi, nie? Że trzeba je trzymać tutaj, nie? To nie mogę, ja tu szukałem gdzieś. A tak, to jest... No to na... inny styl jazdy, nie? To jest... No, inny styl jazdy. To już trzeba lubić. Trójkę zapiąłem, nie? Ale 60 nie przekraczałem. Bo mi czapkę by zbiało, wiesz? Przy tej kierownicy to nie ma co szaleć, bo... Nie, i jest na tych... przy wolnej prędkości, przy niskiej, nie? No to jest niestabilny, nie? No to jest... Bo jest inny środek ciężkości, ale fajny, tak do kościoła pojechać nad jeziorko. Ale już nie przy takiej pogodzie, bo... No błotniki nie, już brudne. Ja bym błotniki już brudne, to co ja za robota. Brać, wyciągać sprzęty dzisiaj, pany. Do świąt jeszcze jeździć. Dzięki, kurde. Trzy dni zostały, także... Pochlapałem trochę, ale nie za dużo. Tyle to tam, nic. Delikatnie, ale plecy mam całe, co? Uwalone. Plecy masz przepiękne. Pokaż, no pokaż te plecy. Plecy masz przepiękne.
Ale spoko, też się przejechałem, to też całą kurtkę miałem ochlapaną. Tak? My to lubimy, nie? A powiedz, a w tym co jest do roboty? A tu był serwis taki standardowy. Aha, Beretta to jest. Beretta, tak, zaworki. I to od was z salonu? Tak, tak, 40 motogodzin przejechane bezawaryjnie, nic tu się nie dzieje. No, drugi taki serwis, można powiedzieć, zaworowo, olejowo, filtrowy, no. Wszystko co trzeba było. A ten, ładnie rurę przypalił, nie? Tak, i żeby było śmieszniej, to jeździ nim albo 16, albo 14 lat. O, no to pozdrawiam. Miał KTM-a, 80, ale zajeździł go, zrobili remont, znowu go zajeździł, no i stwierdzili, że coś tam za słabego to jest, no chociaż ten KTM pewnie koni miał porównywalnie do tego. No i poleciłem im 250. No więcej, to 85 będzie miała pod 30 ponad. Nie, mówił, że ma 21. Aha, 21 miała, nie? No i jest porównywalny z tym faktycznie, aczkolwiek no ten go już objeżdża trochę, no bo wiadomo, no 250, ale z KTM-em 125 szedł z szranki, bo tam jakiś tam jego kumpel czy coś miał, to że kurczę identycznie, nie? Szły. No to fajnie, Beretta. 40 RR Moto, czyli mój widz chyba. 40 motogodzin, kurczę, i jeszcze żyje, także... No to ładnie. Także jak na chiński sprzęt, to... Kupować... A słuchaj, a mój widz, nie? Mój widz. Michał ma X Motosa, nie? Zakłada do niego teraz, kupił nowy silnik, zakłada wydech Krapowicza. Konkretna inwestycja. To będzie konkretnie. Czekam na filmiki właśnie od niego, nie? Jak uruchomi. Co teraz mamy na tapecie? Co teraz robimy? A nie wiem, to wywalam już dla klienta i aha, coś kolejnego. No to będę świadkiem tego. Patryk, nie wiem czy wiesz, a ja dzisiaj na motocykl normalnie wychodzę, nie? Jeszcze raz? Jak tylko przyjadę tu od ciebie, to motocykl wystawiam i jazda. No dobrze, tylko jedź. Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.